Siemano widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie, jak to tradycyjnie. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że nie jest ciekawie. W sensie, jest ciekawie, ale dla mnie nie jest ciekawie. Ponieważ okazało się, że Daveson wymyślił sobie jakiś biznes w ogóle z mechanikiem. No i kurczę, tak naszedł mi taki pomysł. Mówię, kurczę, wiecie, niby te wozy, no wyglądają jak wózki sklepowe, no nie powiem, że nie. Ale jednak przydałoby się taki mieć, żeby, prawda, pokazać, dopiec im, że nie umiem nimi jeździć. Bo jestem pewien, że ja bym jeździł tym najlepiej na świecie. A już ostatnio widziałem, jak Dawid tam pokazał pokaz umiejętności, co wierzę w każdą przeszkodę, która była możliwa. No ale zbudował sobie mechanika i tak uznałem, że w sumie fajnie by było mieć auto. Oczywiście nie będę robić prawa jazdy na to, bo to jest wózek sklepowy, a nie prawdziwy samochód, więc nie róbmy sobie jaj. Nie będę na to robić prawa jazdy, nie najwyżej zapłacę jakąś karę, nie wiem, zobaczę, ale nielegalnie chciałbym sobie pojeździć. Z tym, że chciałbym również nielegalnie zdobyć auto, jakieś takie, wiecie, mocne. Takie, żeby ono po prostu, że jak jego odpalę, to będzie takie wum! I będzie, wiecie, będzie jechał aż równo po prostu. Żeby aż się za nim wióry sypały, wiecie o co chodzi, więc musimy coś takiego zrobić. Ja muszę sobie przeliczyć, ile ja mam siana. Na dany moment mam 4 staki zielonego, więc, czy tam 3 staki, co ja mówię, widzę 3, mówię 4. 3 staki zielonego, ale myślę, że damy radę zdobyć jeszcze jakoś inaczej, w jakiś inny sposób zielone. Muszę je skompletować. No jeszcze, że tak powiem, muszę nad tym popracować, nie mam tego dużo. Przydałoby się też może, nie wiem, może bym poszedł po jakieś dofinansowanie do urzędu miasta czy coś takiego, nie wiem. Może przeglądam te skrzynki, bo może tu gdzieś jeszcze zawieruszyły jakieś zielone. Ale wydaje mi się, że ja wszystko zbieram w jednym miejscu, więc chyba raczej nie, raczej średnio. No niestety, nie ma tutaj takiego systemu zarabiania jak jest na Kidowicach, ale jak już jesteśmy przy tym widzowie, to serdecznie was zapraszam na Kidowice, ponieważ tam również są fajne rzeczy. To jest mój kanał drugi, Szybson Plus, musicie tam koniecznie być. Dobra, słuchajcie, lecę do Dave'a, bo muszę z nim koniecznie porozmawiać na właśnie bardzo różne tematy, przede wszystkim tematy związane z no z właśnie tym samochodem. Nie wiem, jak on na to się zapatruje w ogóle, czy on w ogóle będzie chętny. Jak widzicie, ten garaż tam stoi, czynny od 12 do 13. Do której? Od 12 do 13? Co, ma otwarte godzinę tylko? Czy ja dobrze widzę, że to jest otwarte? Aha. Ciekawe. No dobra, no ja nie przychodzę na pewno od 12 do 13, bo jak widzicie jest noc. No ale dobra, idziemy, zobaczymy, co on na to wszystko powie i zobaczymy, jak będzie miał, jaki będzie miał stosunek do tego. Dobra. Halo! Od tego, o! Dzień dobry. Czego? Przyszedłem, wróciłem. Wypadź stąd, wypadź stąd. Co wypadł stąd? Tu wstępu nie masz, za zniszczenie mienia. Ale czekaj, bo do mnie dzwoni ktoś. Jedną z bardziej przydatnych umiejętności, którą w swoim życiu możecie nabyć, jest zdecydowanie mówienie w języku angielskim. Dlaczego? Ponieważ w większości miejsc na ziemi jesteśmy w stanie się właśnie tym językiem dogadać. Dlatego miło jest połączyć naukę razem z rzeczami, które lubimy. A domyślam się, że większość z was lubi Minecrafta. Te książki naprawdę mogą wam pomóc w nauce języka angielskiego. Książki są dopasowane do wieku, więc możecie dostosować do siebie swój poziom języka angielskiego, no i możecie rozwiązywać zadania związane właśnie ze światem Minecraft. Patrz, na przykład tutaj mamy normalnie świat w Minecrafcie i polecenia normalnie z tym związane. Różne krzyżówki, uzupełnianie wyrazów, to wszystko oczywiście zamknięte w świecie Minecrafta, czyli po prostu możecie wykorzystać swoją wiedzę z Minecrafta do tego, żeby odpowiadać na te pytania i przy okazji uczyć się angielskiego. To jest naprawdę mega fajna sprawa. Jeżeli chcielibyście nabyć taką książkę bądź jakiekolwiek inne, no to serdecznie was zapraszam na link w opisie, ponieważ tam jest wszystko, co powinniście na ten temat wiedzieć i możecie sobie każdą z tych książek zamówić do siebie na chatę. Mogę wam obiecać, że język angielski wam się na pewno w życiu przyda, więc kupujcie książki i uczcie się języka angielskiego w waszej ulubionej gierce. Co? Ja przyszedłem tutaj, prawda, w biznesach. Kurde, ta w biznesach, żeby mi zaś chałupę rozwalić. Ale jaką chałupę rozwalić? Ale co? Ale co? Co? A żeś moje płoty ostatnio wyzywał. Jak płoty? Nic nie mówiłem o tych płotach, ja po prostu... Ale co to jest w ogóle? To jest płoty, żeby co? A chałupa bez płota to jak chałupa bez baby, na jedno wychodzi. Co? Chałupa, no. chałupa bez płota to nie robota, tak powinieneś powiedzieć. Nie, no dobra, ja przychodzę w bardzo prostym celu, bardzo jakby oczywistym i takim, który... ale nie możemy tutaj rozmawiać, musimy wejść do środka, bo jeszcze nas może ktoś podsłuchać. To do środka, chodź, ktoś może podsłuchać, słuchaj, no jest sprawa, bo widzę, że ty masz tutaj, prawda, no że masz jakiś biznesik tu zrobiony, no nie będę ukrywać, zaimponowałeś mi. Ale... Co się bawi? Czekaj, bawi mnie to, że gadamy i obok mnie stoi ten szrot. Nieważne, czekaj. Co szrot? To jest moje auto. No dobrze. W każdym razie, słuchaj. Klasa. Ja chciałem, żeby... Bo ty tak, na pewno masz dostęp do jakichś części samochodowych, nie? Ano. A ja lubię tak czasem tutaj coś na nielegalu, wiesz, ja nie będę robić prawa jazdy. Ale chciałem mieć auto. I czy ty byś był w stanie mi załatwić na nielegalu części samochodu i zużyć mi auto, ale takie wypasione? Zobaczcie, coś kurde teraz. Co? Zapłacę. W tym krzyżu pienię. Zapłacę. Co zapłacisz, ale nielegalną, brudną forsą i no, to jeszcze ale, nielegalne ale ty... części. Wypadł mi stąd, to legalny interes jest. Dobra, a za ciastko?
Co za ciastko, ja nie milki, wypadł stąd, kurde, gdzie zara tym, kurde, nie, no weź, no, ale co ci, ale co ci szkodzi? Kurde, i ty zarobisz, ja będę miał fajny samochód. Ale ryzyko jest, mnie wyleją z roboty, w sensie... To cię wyleje? Kto, dla kogo robisz? A, myślę, dla nikogo, sam dla siebie robię, no ale wiesz, no zamknął mi interes. Ale kto ci zamknie interes? Tata hejtera? Na przykład. Że on oszukuje na każdym kroku. W sumie racja. Dobra, mam miejsce od takich rozmów. Dobra. O kurczę. No dobra, fajne, fajne. Jeszcze nie gotowe. No dobra, git, ale spoko, masz. I tu, o, i tu pewnie będziesz kompletował części samochodowe. No to słuchaj, ja no tak. Składam w tym momencie zamówienie na super fajny wóz. To ma być, wiesz, ma to być limuzyna, najlepiej jakiś taki, albo SUV jakiś taki fajny. Poczekaj, taki... poczekaj, limuzyna, limuzyna. Nie, zapisz SUV, to ma być duże, fajne SUV. Auto, gangsterskie dobra. Auto, gangsterskie auto, bo ja będę z pluwą jeździł, okay. Normalnie, nie będę się, z, wiesz. Ja okej, okay, mamy SUV-a, co SUV? Ma być SUV? Czarny, musi być czarny i full, to musi być najlepsza bestia na tym serwerze, rozumiesz? On jak będzie jechać, to ma jechać. Exemplarz. Dobra, no. A ile ma palić? Jak najmniej. Panie, to tak się nie da. No to niech pali ile musi, ale niech pali jak najmniej. Panie, to będzie paliło jak smok. Niech pali w takim razie. Na biednego nie trafiło. Palić jak smok. A psuć ma się? Psuć się w ogóle. No to bez sensu, jakby się psuł. A to tak się nie da. Jak się nie da? A to tak a to się co, nie ty, da. Co z tymi złożysz auto takie, co się zepsuje, zdarza, będą się do ciebie wracać i drugie tyle płacić, żeby naprawił? Panie, ale to tak wszędzie działa. Dobra, ale gwarancja dasz jakąś gwarancję. A no gwarancja jest, dobra, my się nie znamy. nie, ma być gwarancja no taka, że jak się mi zepsuje, to ja przyjdę i mi naprawisz za darmo. Tak ma być gwarancja. Gwarancja jest, dobra, my się nie znamy, to jest nasz motyw przewodni naszego komisu. To jest niesprawiedliwe. No jak niesprawiedliwe? No niesprawiedliwe. Bo... gwarancja do bramy się ale nie to ty mi tam specjalnie natniesz jakiś kabel, że ja tylko wyjadę i mi się to zepsuje. ale... Panie, ja mam swoje opłaty, ja rodzinę utrzymuję, za brud płacę. Ale mnie to nie opłaty, ma być tam auto sprawne, nie? Ja tu, słuchaj mnie, synek, ja tu jeszcze dokładam do tego interesu. No nie dziwię bierz się. Bierz mi się stąd. Nie no. Dziwię się, bo średnio się kręci, widzę. Jestem jedynym osobą chyba, która to była, kiedy żeś mnie tu zaprosił. No może dlatego, że to działa dopiero 10 minut. No to widzisz. No to... Jeszcze biznes nie zdążył rozkręcić, ja to jeszcze na TikToka spróbuję. Wypad, okay. Co, dobra, myślisz, że ktoś ci przyjdzie będzie kupić? Tak, na przykład, będzie okay. Tak, SUV, czarne, no. Full exemplarz, no. Pali ja smog, psuje się jak widły. Nie, psuje się jak widły, wykreś to. Ma być... No ma nie! Ma być nie do zdarcia. Psuje się jak widły. No ale to nie jest takie auto, co mi się będzie psuło. A widły ci się psują na polu. Nie wiem, bo nie mam wideł i nie mam. No nie psują w polu. Się, tak się mówi na dobry samochód. Tak się mówi. Tak, psuje się jak widły, w ogóle. Widły się nie psują. To może napisz psuje się jak Dobra, a powiedz mi jeszcze marka tego samochodu. Marka? Bzyku. No ale nie ma takiej. Ale marka, to jest marka. No ale nie istnieje. Mogę zaproponować tak. No zaproponuj coś. BMW. Okej. Okay. Mamy jeszcze Audi. Okej. Okay. I mamy jeszcze Toyota. No to ja powiem tak. Toyota wytrzymała, co? Ale zabawy nie ma. Wiesz. Wolne. Jak wolne? Rdza, wolne auto. Nie, no to które byś polecił? Ja bym wziął BMW. No to niech będzie. Bema. BMW. Psuje się niesamowicie. No to nie chcę takiego coś, co będzie mi psuł. Na każdym kroku, ale jak pan pojeździ, to pan nie, to nie. Zobaczysz. Ja chcę takie, co będzie wytrzymałe. Ale nie ma, ale jak BMW panu zamówię. Ona no. Jeździ jak nie powiem co. Dobra. Psuje się dobra. Niesamowicie, ale jeździ. I wzbudza dobra. Szacunek. Słuchaj. Nie chcę BMW-ki. Daj mi Toyotę. Ja chcę tym jeździć. Na nielegalu, to... a nie, że mi się to zepsuje i będę tylko patrzył, jak Toyotę, to stoi. Ale Toyotę, no okej, okay, ale no to chodź pan na tą Toyotę. No ale Toyotę to ja mam tutaj. To dobra, no to taki modem chcę ponieść. Dobra, BMW, bo nie będę takim jeździł no. Wózkiem. To jest Toyota najnowszy egzemplarz. To jest najnowszy. Jo. Full wypas, tak? Ta. Nawigacja, klimatyzacja, okay. Mechanizacja. Mm-hmm. Wszystko ma. I korozja chyba. Korozja za 2 lata będzie. Dobra, wiesz co, to niech będzie to BMW, niech się psuje, dobra. Ale niech przynajmniej wygląda, a nie to coś. BMW. To naprawdę, okay, to jest śmiech na sali, co to pan masz, wiesz? Dobra, no to będą jakieś, tak na oko,
Ja to do kalkulatorka wsadzę. Ale panie, ja ręcznego nie zaciągłem, to co pan mi tu tego, kurde, mojego gnuta. Jadymy, przysuwa? Jadymy, wchodź do środka. Wie pan, mnie to, kurde, gasi i mi tu tego nie rusza. Dobra, dobra, dobra. Bo ręcznie mi nie działa. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, dobra, no to full wypasie. A powiem tutaj mi pani, ile to będzie kosztowało. Już to wklepuję do mojego kalkulatorka. Okej, okay, opłaty celne, ubezpieczenie. No lako, 30 staków zielonego to będzie. Ile? No co? Za auto? A no ta, no a za co? No ale to auto to chyba będzie co najmniej 5 razy większe niż to swoje, nie? Czy nie? No zależy, no jakie części od Niemca dostanę, nie wiem. Nie, słuchaj, słuchaj. Bo to jest oczywiście cena, to jest ja cena, muszę zaznaczyć. To jest wygórowana cena, coś tak czuję. Ale panie, ale to jak z salonu będzie wygórować. Dobra, pan da, pan mówi 30 ile? 30 staków? Staków. Ja mówię jedna sztuka, spotkajmy się w połowie na 4 stakach. Ale jaka jedna, jaka połowa? To połowa to jest na 15, a to i tak za mało. Ale ja już do tych 30 staków, ale to dokładam do interesu. Ale ty mówisz 30 staków, a ja mówię jedno zielone. Spotkajmy panie, no się w połowie na 4 stakach. Panie, za 4 staki to ja panu mogę taką Toyotkę ogarnąć. No ale co pan, nową, co pan tylko, za 4, ale i to nie nową, tylko 3-letnią. Panie, samochody teraz staki, w cenie. Za 4 staki, ty się słyszysz. Panie, samochody teraz w cenie, a jak samo prawko do jazdy kosztuje 5. Dobra, to słuchaj. Co pan mi tu? 4 staki i dwie skrzynki zielone, tego, i dwie skrzynki TNT. Ale na co mi TNT, człowieku, jak to jeszcze moje jest, ty? Będziesz zasilał, będziesz... Moje w swoje wciskasz, ty! Co ty mi no pan, to właśnie, kurde, byś jakiś rabacik rzucił koledze po wachu, ja, no. Tak, koledze po wachu, co mi lumpy zniszczył, ja ci powiedziałem, że dla ciebie to wszystko dwa razy drożej będzie. Słuchaj, bo będę tu przychodzić każdego dnia i niszczył ci te lampy. A nie ma problemu, z każdym zniszczeniem dwa razy drożej. Na razie no. Masz mnożnik razy dwa. Dobra, słuchaj. Załatwię ci tu fajny sprzęt jakiś do mechanizacji jeszcze, dobra? Ale tańsza. Dobra, musi być powiedz kwota. Mi synek, jaki ty masz budżet? Tak do 5 staków. Do 5 staków. I chcesz BMW? No dobra, może być jeszcze Audi. Czy Audi to już się psuje, zanim w ogóle się nie odpali? Nie, panie, Audi to niemieckie, to dobre, ale trzeba uważać. A uważać, no Audi, bo... A jaki to model? No takie, no taką bym tu panu taką, kurczę... No 30-letnią jakąś ogarnę. Ile? Przecież to już... No co? To ale już... panie, ale co pan mi za pieniądze dajesz? To samo prawko 5 staków kosztuje, a pan mi tu daje 5 staków na samochód. Pan za prawko dał 5 staków? No 300 zielonych kosztuje. To jakie 5? No 3,5, no. No. Tyle kosztuje prawko, a pan mi za tyle chce auto, no to co pan, no pan niepoważny. Nie no, to jeszcze na nielegalu, to... i to jeszcze na nielegalnych częściach, na dobra. Nielegalnych blakach, co dobra, pan? Dobra, no to... dobra, ogarnę kasę, ty się zajmij tym wozem, żeby był, a ja ogarnę kasę. Dobra, okay. Ma być full wypas, rozumiesz, najlepszy z najlepszych. Okej, okay. Okay. Dasz radę? Okej, okay, ale na razie bez tuningu. Dobra. Tuning będzie potem. Ale, dobra, ale to w tuning, bez tuningu musimy się zamknąć w 10 stakach. Weź pan, bierz pan te żarty i idź pan opowiadać rodzinie przy stole wigilijnym. Ja tu nie chcę słuchać o takich sumach. Czemu? Panie, dobra, ja mam w 15 opłaty. Się zamkniemy? No zamkniemy się, no nie mów, że nie. No, postaranie może. No dobra, to fajnie. Na lewych częściach się zamkniemy. No dobra, ale byle się nie psuły. No tak jak mówię, do bramy się nie znamy. Nawet bramy nie masz. No to jest brama. A do tej bramy to już się nie znamy w takim razie. No jakby pan już autem wyjechał, to ja już pana nie znam. Dobra, ogarnij mi ten bus, wrócę do ciebie jak będę miał kasę. Dobra. Elo.